Materiały dotyczące redaktora naczelnego Bilda na pewno nie będą opublikowane Niemcy. IPPEN nie opublikuje wyników dochodzenia w sprawie. Redaktora naczelnego Bilda. Grupa medialna IPPEN nie opublikuje wyników dochodzenia w sprawie. Juliana Reichelta, byłego redaktora naczelnego Bilda. Przez wiele miesięcy zespół śledczy IPPEN badał zarzuty przeciwko Reicheltowi i informuje portal Rende. Fakt, że właściciel grupy Diekipen uniemożliwił publikację wyników badań, wywołał ostrą krytykę. Wiadomo już, że materiały dotyczące Reichelta na pewno nie będą opublikowane, dowiaduje się R.N.D. Swoją decyzję IPPEN tłumaczy na łamach portalu internetowego Münchner Merkur. W ciągu wydarzeń minionego tygodnia zmieniła się sytuacja, także dla niektórych źródeł naszych badań. W związku z tym nie jest już możliwe opublikowanie ich wyników zgodnie z pierwotnym planem. Julian Loeffler będzie kontynuować dochodzenie dotyczące nadużywania władzy w branży medialnej. Dziennikarka jest członkinią zespołu śledczego grupy IPPEN, który od miesięcy badał Reichelta. Całość raportu została zbudowana na zarzutach wobec 41-latka, które grupa medialna Axel Springer, właściciel tabloidu, Bild, zgromadziła podczas wewnętrznej procedury. Chodziło wówczas o zarzuty nadużywania władzy w związkach z pracownicami oraz zażywania narkotyków w miejscu pracy, przypomina Rend. Mimo tych ustaleń, Reichelt pozostawał na stanowisku. Został zwolniony dopiero po publikacji amerykańskiego dziennika New York Times, który zaprezentował część informacji o Reichelcie w połowie października. Grupa medialna IPPEN zdecydowała się nie publikować informacji jako pierwsza za namową swojego wydawcy, Dirka IPPena. Powodem było to, że IPPen nie chciał stworzyć wrażenia, że chce zaszkodzić ekonomicznie konkurentowi, przypomina R&D. Decyzja IPPen wywołała powszechną krytykę. A zespół badawczy napisał list do kierownictwa i wydawcy. Część ustaleń PEN została opublikowana w internetowym raporcie Der Spiegel w ubiegły poniedziałek.